Nasz projekt skupiał się na rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zależało nam głównie na tym, żeby osoby niepełnosprawne z naszego powiatu i dwóch ościennych powiatów, to jest powiatu pruszkowskiego i żerardowskiego, miały okazję wyjść z domu. Powstały dwie nowe pracownie, pracownia ekonomiczna i pracownia ogólnorozwojowa oraz powstała świetlica integracyjna dla 30 osób. Dzięki temu projektowi w naszej placówce mamy prowadzoną rehabilitację dla 90 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nasi podopieczni mogą korzystać z dużej sali rehabilitacyjnej. Na tej sali prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne. Mamy również zajęcia z psychologiem. I myślę, że te wszystkie materiały, które zostały zakupione dzięki funduszom unijnym, spowodowały, że nasi podopieczni chętniej przychodzą na nasze zajęcia.